Witam wszystkich, z tej strony Espresser. Przedstawię dzisiaj stan prac związanych z ekspresem Brugnetti MC1. Dość długi czas zajęło mi doprowadzenie do porządku obudowy ekspresu. Trzeba było zedrzeć całkowicie starą farbę i zastąpić ją czymś nowym. Nie jest to może idealne rozwiązanie, ale mam nadzieję, że wystarczy. Mamy główną ramę ekspresu, która już jest gotowa do mocowania bojlera. I tak jak tu widać, kolor, który wybrałem, to jest kolor czarny. Niestety stare śrubki i nakrętki, które były stosowane w tym ekspresie, mimo że już wtedy kolor był, powiedzmy, dość ciemny, no, były to śrubki ocynkowane i wyglądało to dość, powiedzmy, mało estetycznie. W związku z tym zaczynamy wymieniać śrubki na oksydowane i wymieniam też na śrubki z typu Philipsa na imbusy, ponieważ wydają mi się dużo wygodniejsze i dużo bardziej praktyczne. Jak widać, mamy tutaj mocowanie bojlera w tym miejscu, ale mamy również mocowanie już zainstalowane do silnika pompy. I mniej więcej w kolejności mocowania, myślę, że najpierw będziemy instalowali silnik pompy wraz z pompą. No, oczywiście zamocujemy sobie odpływ. Jest tutaj taki basen odpływowy, który zostanie zamocowany, a do którego z różnych stron będą nam dochodziły do prowadzenia. I będziemy oczywiście po zainstalowaniu pompy będziemy dodawać w następnej kolejności sterownik G-Car, do którego w następnym jakby kroku dołączymy przewody zasilające oraz przewody sterujące, ponieważ do nich będziemy dołączali kolejne elementy. Oczywiście po zainstalowaniu tych przewodów w następnej kolejności będziemy sobie instalowali tutaj boiler i grupę parzącą od frontu już. Do grupy parzącej oczywiście trzeba będzie zainstalować dwa zawory. Jeden dotyczący wylewki wody, drugi będzie jakby doinstalowany do dyszy spieniającej mleko. Oprócz tego oczywiście dojdzie nam elektrozawór instalowany na grupę parzącą. To będzie zawór trójdrożny. Jego wyprowadzenie właśnie między innymi przejdzie tędy i będzie schodził do basenu odpływowego, tak? Ponieważ po zakończeniu zaparzania zadaniem zaworu trójdrożnego jest oddanie tego, co jeszcze znajduje się w grupie parzącej, tego ciśnienia wraz z odrobiną wody, czasami odrobiną kawy, i przekazanie tego do odpływu. Po zainstalowaniu grupy parzącej i bojlera oczywiście będziemy instalowali orurowanie z bojlera do grupy parzącej i do pozostałych, powiedzmy, elementów, na przykład presostatu. Oczywiście będziemy sobie w międzyczasie też instalowali zarówno element grzejący, tak, czyli grzałkę. W bojlerze zainstalujemy sobie termostat, włącznik termiczny, który w przypadku Brugnettiego wyłącza nam zasilanie przy 130 stopniach Celsjusza. I oczywiście na już tam, powiedzmy, końcowym etapie będziemy sobie instalowali zawór wypełniający bojler wraz z zaworem nadmiarowym, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy nadmiar ciśnienia, on powinien oddawać część wody właśnie między innymi do basenu odpływowego. Oczywiście z basenu odpływowego zainstalujemy sobie rurę odpływową i myślę, że wtedy powolutku zaczniemy przechodzić do płyty czołowej, która będzie się znajdowała w tym miejscu. I ta płyta czołowa będzie nam stanowiła takie już zwieńczenie, powiedzmy, instalacji, ponieważ tam będziemy mieli panel sterujący i będziemy również mieli przyciski
główne przyciski do funkcji ekspresu. Oprócz tego jeszcze mamy do zainstalowania bardzo ważny element, czyli młynek, który tutaj był wykorzystany. Z tym, że w pierwotnym rozwiązaniu ten młynek był instalowany mniej więcej w tym miejscu i jego wyprowadzenie prowadziło tutaj do zera, czyli do takiego zbioru elementów, który miał nam dozować kawę. Ja nie chcę z tego korzystać i będę musiał wymyślić jakiś sposób na przekazanie tej kawy mniej więcej w to miejsce, żebyśmy mogli na portafiltr, na koszyk filtra przekazywać odpowiednią dawkę kawy, czyli dozowanie będzie w jakimś tam stopniu, w jakimś tam sposobem, czy będzie to wyłącznik czasowy, czy to będzie jakaś wolumetria, czy to będzie grawimetria, to jeszcze będzie do wyjaśnienia. Oczywiście wszystkie te terminy ja jeszcze też wyjaśnię przy okazji instalacji młynka w ekspresie, więc na razie może nie skupiajmy się na tych szczegółach. Powiem tylko, że oczywiście młynek zostanie zainstalowany, ale jego ostateczne wyprowadzenie myślę, że będzie przygotowywane później. Jeśli chodzi o pozostałe elementy typu manometr i tak dalej, wszystko to będzie instalowane i będę to dokładnie opisywał podczas procesu stopniowego instalowania wszystkich tych elementów. I myślę, że ten filmik zostanie złożony już po instalacji i pokażę po kolei wszystkie te elementy złożone razem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.